No i mamy już marzec. Witajcie na moim kanale i dzisiaj Was zapraszam na podsumowanie kosmetyczne lutego. Mam tutaj sporo ulubieńców, no i niestety troszeczkę rozczarowań. Luty upłynął mi pod znakiem boksów. Miałam bardzo, bardzo dużo pudełek z kosmetykami i parę rzeczy z tych boksów się tutaj znalazło, zarówno w kategorii ulubieńców, jak i w kategorii rozczarowań. Nie kupowałam zbyt dużo produktów, tak więc też tych ulubieńców nie ma zbyt wielu, ponieważ cały czas sięgałam po te same produkty mniej więcej, po które sięgałam w ostatnich miesiącach, czyli na przykład tusz do rzęs, krem do twarzy, tego typu rzeczy. Zanim jeszcze zacznę, przepraszam za moje dziwne włosy, ale niestety rozcięłam sobie palca i to jest wskazujący palec prawej ręki, więc wyobraźcie sobie, jak jest trudno ułożyć włosy nie mając tego palca. Kto by pomyślał, że jeden palec może zrobić aż taką dużą różnicę? No to co? To zaczynamy. I zaczniemy pozytywnie, czyli zaczniemy od ulubieńców. Pierwszym bardzo dużym ulubieńcem jest krem do rąk marki Job. Kupiłam ten krem na Minty Shopie, pokazywałam Wam go na swoich Insta Stories. Jeżeli nie śledzicie mnie na Insta Stories, to zapraszam, link jest oczywiście w opisie do mojego Instagrama. Tam czasami właśnie pokazuję moje takie mini zakupy i ewentualnie właśnie coś, jeżeli mi się bardzo podoba. Od razu ten krem wypróbowałam, pachnie cudownie, powiem Wam, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jest leciutki, więc on jest taki moim zdaniem na takie doraźne nawilżanie dłoni, na przykład po umyciu rąk w ciągu dnia. Nie jest to bogaty, treściwy krem, natomiast bardzo fajnie się sprawdza, ma lekki taki faktycznie herbaciany zapach, bo tutaj jest napisane herbata mięta, ale ja bardziej czuję tutaj herbatę niż miętę. Naprawdę bardzo, bardzo go lubię, zużyłam go już tak, no nie wiem, 40% tak myślę, naprawdę jest bardzo fajny, jeżeli nie miałyście jeszcze okazji spróbować, to ja go Wam polecam. Kolejny produkt to jest produkt, który mam już bardzo, bardzo długo. To znaczy nie ten konkretny, to jest moja trzecia butelka, ale generalnie to jest produkt, który poznałam dzięki Be Glossy. I poznałam go w pierwszym w ogóle pudełku, jakiekolwiek kupiłam z Be Glossy. To był chyba grudzień 2013, tak mi się wydaje. I zakochałam się w tej mgiełce i od tamtego czasu cały czas mam ją w swojej toaletce. Jak mi się kończy jedna mała, to kupuję na przykład drugą małą, jeżeli jest promocja, to kupuję dużą. Naprawdę uwielbiam ten zapach. Ostatnio właśnie przeszłam z perfum do mgiełek, po prostu potrzebowałam zmienić sobie zapach, a nie kupowałam żadnych nowych, bo jeszcze mam sporo swoich perfum i po prostu sięgnęłam po tą mgiełkę, uwielbiam, uwielbiam ten zapach. O dziwo! Perfumy z tego zapachu wcale nie pachną tak fajnie, przynajmniej nie na mnie. Nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane, więc zdecydowanie ja wolę sięgać po mgiełkę. Mgiełka mimo wszystko długo utrzymuje się na mojej skórze, też psikam ją na włosy, ona nie wysusza moich włosów. Bardzo lubię ten zapach, po prostu uwielbiam i na pewno będę kupować. No ale jeszcze mam mniej więcej połowę tej dużej butelki, więc jeszcze na trochę mi starczy. Kolejny produkt również spod znaku Be Glossy to jest maseczka, maseczka Visplantis, jest to maseczka Basil Element, którą znalazłam w jednym z ostatnich pudełek Be Glossy i powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Ja stwierdziłam, że będę jej używać, że zobaczę, jak moje włosy będą na nią reagować. Używam ją mniej więcej raz w tygodniu. Czasami, jeżeli na przykład mam wrażenie, że moje włosy potrzebują troszeczkę, jakby wiecie, więcej uwagi i miłości, to użyję ją na przykład następnym razem również, tak? Czyli mycie po myciu. Bardzo fajnie działa na moje włosy, sprawia, że moje włosy są mięciutkie, że moje włosy są takie, wiecie, lejące, sypkie. Już po niej nie muszę używać mojego olejku z Moroccan Oil, więc jest to naprawdę fajny produkt. No i bardzo ładnie pachnie. Zużyłam jej już dosyć sporo, bo zużyłam jej tak... Myślę, że ze 2/3, ale naprawdę ja sobie jej nie żałuję na włosy, bardzo lubię jej zapach, lubię ją używać. Jeżeli nie miałyście okazji spróbować tej maski, to Wam polecam, naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Kolejny mój ulubieniec to jest Fix Plus z MAC-a. Kupiłam sobie taką malutką buteleczkę na tych różnych wyprzedażach, takich chyba około grudniowych, tak mi się wydaje, jakoś coś koło tego. Była wtedy promocja na stronie MAC-a, że było 2 razy więcej próbek dodawanych do zamówienia, więc postanowiłam sobie spróbować, kupiłam taką wersję Travel i naprawdę podoba mi się ten produkt. Jest najlepszy ze wszystkich mgiełek, jakie do tej pory miałam, a miałam mgiełkę z Inglota, miałam mgiełkę z Effectime, miałam mgiełkę z Lily Lolo oraz miałam mgiełkę z Urban Decay, nadal ją mam. No ale nie, ta jest po prostu najlepsza. Mgiełka, która się wytwarza z tego atomizera, ma naprawdę...
wiecie, taką, jest drobna po prostu, nie tworzy żadnych kropek na buzi, nie tworzy żadnych plam na buzi, jest naprawdę bardzo fajna i jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Wiem, że w marcu mają wyjść te mgiełki, te fiksy w wersjach zapachowych, tak jak w zeszłym roku, i myślę, czy się nie skusić na wersję kokosową, bo ta wersja różana to raczej nie, natomiast może wersja kokosowa. Zobaczę, pójdę do Maka i po prostu pomocha. Mam to szczęście, że po prostu Maka mam w Warszawie, więc całkiem niedaleko. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona i z tych wszystkich mgiełek uważam, że to jest najlepsza mgiełka. Kolejny produkt to jest róż. Jest to róż marki NARS, jest to ten róż Orgazm, który kupiłam również na jakichś wyprzedażach w Sephorze, na jakichś tam promocjach minus 20%. Jestem zachwycona tym różem, jest po prostu piękny na mojej skórze, naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Nie mam niestety go z czym porównać, więc nie wiem, wiecie, jak inni się odnoszą do innych róży, niestety nie mam. Używam go bardzo często, nie codziennie, ale był to róż, który używałam najczęściej w lutym, dlatego że on jest bardzo delikatny na mojej skórze, nie jest taki, wiecie, przesadny, można by powiedzieć. Naprawdę super produkt. Jestem bardzo zadowolona, że w ogóle zdecydowałam się, żeby go kupić. Nie żałuję tych pieniędzy wydanych. Super produkt. No starczy na długo, bo to jest róż, więc naprawdę tutaj, nie wiem, trzeba by było chyba widelcem w to, wiecie, dźgać, żeby to wykończyć. Naprawdę super, super produkt i bardzo lubiłam go używać w lutym. Kolejny produkt to jest produkt, który znalazł się w lutowym Naturboxie. Jest to peeling marki Wianek i mamy tutaj energetyzująco detoksykujący peeling do ciała z nasionami ostropestu. Peeling jest zielony, z takimi właśnie czarnymi drobinkami. Zobaczcie, ja go zużyłam już z połowę. Uwielbiam ten peeling, po prostu to jest najlepszy peeling, jaki miałam w ostatnim czasie z tych wszystkich pudełek, z peelingów w pudełkach, które się znalazły. Pięknie pachnie, nie wiem czemu, ale on mi się kojarzy z lodami pistacjowymi, z kawałkami czekolady i powiem Wam, że to jest bardzo dziwne, dlatego że moje oczy jakby widzą lody pistacjowe, mój nos czuje szarlotkę, bo to trochę pachnie jabłkiem, trochę słodko-kwiatowo, więc mój mózg po prostu dostaje szału, ale naprawdę uwielbiam go używać. To jest peeling po prostu, po który sięgam non-stop. Wszystkie inne na razie wyjęłam z... Wszystkie inne peelingi wyjęłam spod prysznica, używam tylko tego, pozostałe po prostu były takie na zasadzie, no dobra, poużywam, chociaż to nie jest do końca to, natomiast to jest to. To jest po prostu to, to jest naprawdę rewelacyjny peeling, bardzo, bardzo mi się on podoba i pewnie jak mi się skończy, zobaczę co będzie w pudełkach, bo nadal pudełka kupuję i wiem, że peelingi mają się tam znaleźć, ale jeśli nie będę miała dobrego peelingu na podorędziu, to na pewno będę sięgać po ten, bo to jest miodzio. Kolejny produkt to jest taka kapsułka do kawy, czyli maseczka, która znalazła się w pudełku Look Fantastic. Była to maseczka z glinką, zobaczcie, ja już ją wykończyłam do cna. Bardzo fajna maseczka. Słuchajcie, ta pojemność tutaj, ile my tu mamy? 25 gram, więc całkiem sporo. Starczyła mi na 4 razy, taki wiecie, full, pełne, pokryte buzią po prostu od góry do dołu, taką wiecie, grubą warstwą. Naprawdę bardzo wydajny produkt. Jedyny mankament tego produktu to jest taki, że no wiecie, jak już otworzycie, to ta glinka zaczyna powoli zasychać, więc praktycznie trzeba używać jej bardzo często, czyli za każdym razem, jeżeli miałam ochotę zrobić sobie taką maseczkę właśnie z glinką, to sięgałam po tą, dlatego żeby mi się po prostu ten produkt nie zmarnował. Ale naprawdę jest rewelacyjna, całkiem przyjemnie pachnie. Tu już tak niewiele czuć, ale jak na glinkę całkiem fajnie pachnie, przynajmniej w moim odczuciu. Bardzo fajnie się rozprowadza na buzi, ja rozprowadzałam ją pędzelkiem. Dosyć łatwo się zmywa, nie miałam większych problemów z nią, chociaż wiadomo, no glinki trochę się marzą. Naprawdę bardzo ciekawy produkt, bardzo mi się on podobał. No i myślę, że z uwagi też na to, że musiałam jej używać cały czas, no to przez luty głównie używałam właśnie tej maseczki. Podejrzewam, że jej nie kupię, no bo mam mnóstwo innych masek, ale jeśli będziecie miały okazję, czy dostać próbkę, czy spróbować, czy dostaniecie w prezencie, to naprawdę to jest bardzo fajna maska i polecam. No i ostatni ulubieniec, również sygnowany pudełkiem Look Fantastic, jest to krem. Krem marki Nuxe. Ja o nim wspominałam w ostatnim swoim denku, że jest to krem po prostu genialny. Naprawdę to jest krem, który bardzo szybko zużyłam, dlatego że mnóstwo, on był tu po prostu napakowany po samą górę. Więc jak pierwsze dwa razy nacisnęłam, to mi go za dużo wystrzeliło z tej tubki. I dosyć szybko go zużyłam, ale to po prostu był idealny krem, kiedy ja na przykład po południu, koło 16-17 zmywałam makijaż i robiłam już
powiedzmy taką wieczorną pielęgnację, czyli naprawdę dokładnie zmywam ten makijaż i kładłam ten krem na twarz, to do wieczora, do późnej nocy nie odczuwałam potrzeby dodatkowego nawilżenia. Czasami, jeżeli nałożę właśnie około 16 lżejszy krem, czy jakiś taki lotion nawilżający, no to potem wieczorem muszę jakby donawilżyć swoją twarz, tak? Nałożyć troszeczkę coś bardziej treściwego. Natomiast to naprawdę rewelacyjny krem. On w wersji pełnowymiarowej, czyli 50 ml, kosztuje około 200 zł. Jest chyba dostępny w Sephorze naszej. Myślę, że jeżeli nie będę miała żadnego innego kremu takiego dobrego na noc, to prawdopodobnie się na ten skuszę, bo to był jeden z lepszych kremów, jakie miałam. Wiecie, miałam obawy, jak mi się będą sprawdzać te pudełka Look Fantastic, czy produkty, które w nich będą, będą mi się podobać, bo to, że marek nie znam, to na pewno jest dla mnie radocha, no ale mimo wszystko. No i ten krem sprawił, że jestem mega zadowolona, naprawdę bardzo jestem zadowolona, przynajmniej miałam okazję spróbować tego kremu. To po prostu jest kosmos, to jest naprawdę jeden z lepszych kremów, jakie miałam. No i na koniec parę bubli i niestety też buble z pudełka Look Fantastic. Dlatego, że tak, w ostatnim pudełeczku znalazł się taki rolon antystresowy. Ja byłam bardzo zadowolona, że ten rolon się w pudełku znalazł. Stwierdziłam, będę się tutaj smarować wieczorami, jak będę szła spać, będzie mi pachniało i naprawdę byłam bardzo zadowolona z tego rolonu. Niestety ten rolon w ogóle nie pachnie. On jak posmaruje sobie na przykład nim tutaj wierzch dłoni i zrobię tak, to coś poczuję, ale w momencie, kiedy, wiecie, roluję sobie tu, roluję sobie nadgarstki czy za uchem, to nic nie czuć. Nawet się pokusiłam o to, żeby po prostu rolować sobie na przykład tutaj i brać na palec i troszeczkę przy nosie wręcz sobie, wiecie, tak zrobić takie kropeczki, żeby czuć i nadal nic nie czuć, więc jest to po prostu tak totalny bubel, że to się w pale nie mieści. No i zgubiłam niestety nakrętkę, ale nie jest mi żal, bo już po prostu wiem, że jest to bubel i nie będę go używać. Bardzo się zawiodłam na tym produkcie, naprawdę bardzo się cieszę. Wiem, że to jest głupota, ale ja się naprawdę bardzo cieszyłam na ten rolon i po prostu lipa. Kolejny produkt to jest produkt, który otrzymałam również w pudełku Look Fantastic, w styczniowym pudełku i na początku nie chciałam go otwierać, bo stwierdziłam, że no mam przecież ten roller Lush, który się bardzo dobrze mi sprawdza, więc po co? Ale potem w lutym pomyślałam sobie, że no okej, no roller Lush mi się zaraz skończy, no to spróbujmy właśnie tego tuszu do rzęs. I powiem Wam, zobaczcie, szczoteczka jest bardzo taka, wiecie, gruba, rozczapiżona. On na moich rzęsach nie robi nic. Poza tym, że pokryje jej tak, pokryje moje rzęsy tak delikatnie, nie powiem nawet, że na czarno, tylko wręcz na szaro, to moje rzęsy w ogóle nie wyglądają ładnie. Ten produkt po prostu absolutnie nic nie robi na moich rzęsach. Ani nie wydłuża, ani nie pogrubia, ani nie podkręca. Moje bardzo jasne rzęsy w ogóle nie wyglądają dobrze z nałożoną tą maskarą. Więc jestem bardzo zawiedziona, niestety ta maskara to jest w ogóle kit. No i na koniec hype ostatnich miesięcy na YouTube. W moim odczuciu jest to kit kitów i jest to gąbeczka Silly Sponge. Ja mam wersję oryginalną, tą od Molly Cosmetics, ale mam też wersję z AliExpress. I mam wersję chyba z Blended również, pokazywałam Wam również na swoich Insta Stories. Słuchajcie, to jest jedna i ta sama gąbka tak naprawdę. To jest silikon, więc te podróby to jest tak naprawdę to samo. Bo w przypadku gąbeczek Beauty Blender ta porowatość, miękkość ma znaczenie. Natomiast tu w przypadku tego silikonu to jest po prostu kawałek silikonu. Więc czy kupicie sobie wersję za 10 dolarów, czy kupicie sobie wersję za 20 zł z Blended, czy za kilka dolarów z AliExpress, jest to moim zdaniem, w moim odczuciu nadal ta sama gąbka. I w moim odczuciu jest to gąbka, która nie robi absolutnie nic. Ja próbowałam tą gąbeczkę jeszcze przez czas od momentu, kiedy nagrywałam ten test dla Was. Próbowałam ją z innymi podkładami. Próbowałam ją również z podkładem typu cushion, bo tak na początku też pokazywali właśnie, że oni tak macali to w tym kuszonie. Bo jak wiecie, cushion z maka mi się kompletnie nie sprawdzał. Pomyślałam, że może tą gąbeczką będzie inaczej. Może wtedy, wiecie, uratuję i gąbeczkę, i cushion od bubli. Ale nie. To w ogóle nie zrobiło żadnej różnicy. To tak samo maziało ten podkład na twarzy. Tym się nie da w ogóle wpracować podkładu w naszą twarz, w naszą buzię. Trzeba, nie wiem, spokojnie 10 razy dłużej popracować. W sensie na kilka ruchów Beauty Blenderem, tu trzeba robić kilkanaście, kilkadziesiąt ruchów tą gąbeczką. Naprawdę ja nie przesadzam. Ta gąbeczka to jest dla mnie jeden wielki bubel.
Jeżeli macie ochotę sobie przetestować, bo lubicie tego typu rzeczy, to śmiało, tylko nie kupujcie tej oryginalnej, naprawdę to się kompletnie nie opłaca. Jak również generalnie się nie opłacają tego typu gąbki, nie wiem, dla mnie to jest bubel, może ja nie mam zdolności do tego. Takie opinie też się pojawiały w internecie, że ci, którzy nie potrafią dobrze nakładać podkładu, to tym osobom się ta gąbka nie sprawdzi. I możliwe, że tak jest, ja nie twierdzę, że nie. Mi się ta gąbeczka po prostu nie sprawdziła, no i tyle, i co tu dużo mówić. Każdy może mieć inne odczucia. Oczywiście, jeżeli Wam się ta gąbka sprawdza lub uważacie, że jest to naprawdę świetny gadżet, to bardzo fajnie, to bardzo mnie to cieszy i zostawcie taki komentarz na dole, bo są inne osoby, które też mogą mieć takie odczucia. I to są tylko moje opinie i moje subiektywne odczucia odnośnie danych produktów. No i tym gąbkowym bublem zakończyłyśmy naszych ulubieńców lutego. Dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy miałyście któryś z tych produktów, co o nich sądzicie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo gorąco Was zachęcam do subskrypcji. Polajkujcie ten film i proszę zostawcie komentarz na dole. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze, porozmawiać w tych komentarzach właśnie, co się Wam sprawdziło, co nie, z jakich przyczyn, co lubicie. Może polecacie coś innego, albo jeżeli miałyście na przykład któryś z tych produktów, to albo znacie jakiś zamiennik danego produktu. Naprawdę bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Czekam w takim razie na nie i widzimy się w kolejnych filmikach. Na razie, pa, pa!